Witam Was, moi drodzy. To ja, Adam Brazik. Jesteście na moim kanale o malowaniu krok po kroku, malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Serdecznie Was, bardzo serdecznie Was witam. Wszystkich moich stałych widzów, jak i moich serdecznie witam moich stałych widzów, jak i tych nowych, którzy są ze mną i z nami od niedawna. I zaczynam kolejny odcinek z malowaniem tego obrazka, który tak troszeczkę prowokacyjnie ostatnio nazwałem zatytułowałem jak zepsuć obraz i tak dalej. Z jednej strony można by tak było powiedzieć, że jak zepsuć, i może to uważać, że ten obraz jest zepsuty. Ktoś tam nawet w komentarzach napisał, że może szmatą, a może co, może go, że tak powiem, w sensie takim, żeby go szmatą przetrzeć, pewnie w tym sensie myślał, w tym konkretnym celu, żeby go, no, żeby po prostu go zamalować i nie wiem, wykorzystać do namalowania kolejnego, ale nie, pokażę Wam, jak po prostu z tego wybrnąć, jak zrobić, żeby ten obraz znowu był fajny, no po prostu, żeby go kontynuować i żeby z tego wybrnąć. Słuchajcie, teraz tak, pewnie dlatego powiem teraz na początku, żeby później znowu nie było, że dla tych wytrwałych, którzy będą mnie oglądać do końca, nie doczekają po prostu i wyłączą mnie, znaczy dla tych wytrwałych to na pewno żadna siła ich nie zmusi do tego, żeby mnie wyłączyć, natomiast tych moich ulubionych widzów, natomiast dla tych, którzy mnie za chwilę wyłączą, to chciałem na początku szybciutko powiedzieć Wam na parę pytań, które się nasunęły i takich refleksji, które co prawda będę teraz malował, no właśnie nie wiem, czy to malować i znowu, żeby nie zapomnieć, tam znowu nie zrobić czegoś. Dobrze, poczekajcie. Po kolei. Najpierw tylko powiem, co będę tutaj robił. Będę sobie robił przy okazji, a Wam będę mówił o tym, o tych refleksjach, o tym, co nowego i tutaj odpowiem na parę pytań, które po prostu się pojawiły. Słuchajcie, teraz tutaj powstały takie czarne, ciemne miejsca. Czyli teraz tego wybrnę tym, że po prostu będę to ja, nie będę tutaj znowu, nie wezmę teraz czarnej, chociaż też bym mógł to zrobić, ciemnej farby, natomiast wezmę coś, jakiś jaśniejszy kolor. W tym momencie wezmę coś takiego żółto-zielone, ale to bardziej żółta niż zielona i zrobię taki rysunek po prostu tą żółtą, czy tą jasnym kolorem. Sam nie wiem, znaczy to powiem tak, nie wiem jak to wyjdzie, nie wiem czy to nie będzie taka po prostu wielka improwizacja, którą znowu będę musiał. Takie są obrazy, ja to nazywam takimi improwizowanymi, takimi, to tak jak jest, tak jak w muzyce, tak? Są takie obrazy, które bywają, ten obraz zupełnie jest, nie wiem, wzięty z jakiejś, tak, tak powiem, z czapy, czyli po prostu malowane jakieś kwiatki, nawet ten układ, nie wiem, chciałem coś urozmaicić z tym kształtem, zrobić jakoś ciekawiej, kompozycyjnie, tutaj był jeszcze jeden, tu jakiś fragment tam jakiegoś, żeby to było widać, że to jakieś kadry gdzieś tam wewnątrz jakiegoś, nie wiem, łąki czegoś, nie wiem, czy ogrodu, nieważne, w każdym razie przy takich, tego rodzaju obrazy, jak i takie obrazy abstrakcyjne, chodzi mi o to, że na przykład są obrazy, tak jak w muzyce możemy grać, śpiewać, na przykład grać jakieś utwory określonego rodzaju, tak? Muzyka klasyczna, sonatina, sonata, jakiś tam przeróżne tam koncert, nie wiem co tam, preludium, takie nazwane jakieś, czy tam nie wiem, kujawiak, oberek w ludowej muzyce, czy tam polka, a w tym jakiś na przykład, chodzi mi o rodzaj, o piosenka, blues, nie wiem, rock i tak dalej, jako gatunek, czy po prostu coś określonego, a jest po prostu improwizacja, czyli spotyka się paru muzyków, albo jeden muzyk improwizuje, po prostu tym jest na przykład jazz, tak, taką muzyką, czy muzyka współczesna, taka oparta na improwizacji, czy po prostu, i myślę, że tak można by było do tego porównać, tak, jeżeli odnieść to do malarstwa, do malowania, to odnieść do tego na przykład właśnie malarstwo realistyczne, czyli to, że na przykład kwiaty, tam nie wiem, pejzaż, martwa natura, portret i tak dalej,
czy sceny batalistyczne, nie wiem, nie wiem co tam jeszcze, jakieś tam obrazy morskie, czyli te takie marynistyczne, no po prostu symboliczne, po prostu takie, które mają treść taką związaną z realnym obrazem i też malarstwo abstrakcyjne. I taką abstrakcją dla mnie to właśnie jest takie, jak porównując właśnie takiej improwizacji w muzyce, czyli taka improwizacja muzyczna to byłaby w malarstwie właśnie taka abstrakcyjna. Takim szczególnie moim ulubionym takim abstrakcjonistą i pierwszym właściwie jednym z twórców abstrakcjonistów nawet niejednokrotnie się właśnie mówi o czymś takim, że on był takim malarzem, takim takie uprawiał malarstwo improwizacyjne, no tak, on był jednym z twórców abstrakcjonizmu, założycielem grupy Der Blaue Reiter, czyli ten Błękitny Jeździec. Mówię o Wasylu Kandyńskim. On tam żył na przełomie wieków, zmarł bodajże w 1944 roku, zaraz jeszcze w trakcie wojny we Francji. No nieważne, w każdym razie on uprawiał takie malarstwo, które też będę chciał teraz takie obrazy malować i wam pokazywać w ten sposób, żeby nauczyć was, znaczy nauczyć, pokazać, że sam proces takiego, samego proces takiego tworzenia obrazu polega właśnie na jakimś takim. I to niezależnie od tego, jaki macie bagaż ten doświadczeń, co będziecie początkujący, czy właśnie dlatego nawet opowiadam, mówię o tym, że ważniejsze jest i korzystniejsze właśnie malowanie osobom takim rozpoczynającym przygodę, chociaż kiedyś bym tego pewnie, teraz to brzmi, znaczy kiedyś to by brzmiało w moich ustach jak herezja, bo pewnie inaczej bym do tego podchodziłem kiedyś, będąc, nie wiem, studentem, czy będąc nawet tam w szkole tej, w szkole średniej, licealistą tam w tym moim liceum plastycznym, ale teraz po prostu inaczej na to patrzę, bo po prostu uważam, że jeżeli w tobie, w każdym z was, i to nie mówię teraz o malarstwie, ale budzi się taka potrzeba kreacji, czyli kreacja jest najważniejszą, jak mówię, takim fundamentem do w ogóle bogactwa, ale nie mówię o bogactwie tylko finansowym, bo to też ze sobą przychodzi. Później jeszcze coś o tym bogactwie też wspomnę dzisiaj. To chodzi o to, że po prostu taka kreacja jest po prostu tym fundamentem, tą najważniejszą, najistotniejszą rzeczą w ogóle w każdej twórczości, w każdej dziedzinie nauk, po prostu w życiu, w życiu. Kreacja jest najważniejszą podstawą do takiego szczęśliwego, bogatego, pełnego miłości, dobrobytu, takiego materialnego i takiego duchowego życiu. To jest taka siła sprawcza, taka, jeżeli taka kreacja się w tobie pojawi, taka wewnętrzna konieczność, taki właśnie przymus, ale taki przymus, właśnie taki traktowany jako taka wewnętrzna konieczność, to jest coś najwspanialszego. Ludzie obdarzeni takim właśnie wewnętrznym przymusem wyrastają do rangi właśnie geniuszy. Popatrzcie, jak mówię nawet o tym, to popatrzcie z jakąś emocją, jakie to niesie za sobą, jakie przekaz, jaką energię. To jest największa siła sprawcza naszej po prostu długowieczności nawet, naszego wspaniałego życia, postępu, no wszystkiego, co w życiu najpiękniejsze, takiej rozkoszy życiem. To jest kreacja. Jeżeli nie ma, a drugim, i co się za tym wiąże, co za tym idzie, a może co przed tym idzie, to jest ciekawość. Bo wszystko, co tą kreację pobudza, to jest ciekawość. Zauważcie, że wszystkie, kurczę, popatrzcie, co się ze mną dzieje. Jaka to jest emocja, nie? Wszystkie wynalazki, wszyscy genialni ludzie, oni nawet nie mogli nie mieć szkół, nie mieć kształcenia. Przecież taki Franklin, on Benjamin Franklin, ten twórca tego, między innymi pełną chromą, ten wielki wynalazca, po prostu jedno to był chyba jeden z niewielu, no, pewnie są jeszcze inne przykłady, ale on jedną klasę szkoły skończył, takiej powszechnej. Jedną klasę, jeden rok w szkole. Popatrzcie, co to się dzieje teraz, jakby to jest, kurna tragedia dla tych rodziców, którzy teraz ruinują cały świat, nie, tego wykształcenia. Dlaczego, zwróćcie uwagę na to, że na przykład, dlaczego nie najbogatsi w sensie takim zadowolenia życiowego, bogactwa takiego miliarderami nie są na przykład naukowcy, profesorowie, tak? Ludzie bardzo, bardzo, bardzo wykształceni, którzy całe życie się kształcą, dlaczego siedzą w tych uczelniach?
Jest odpowiedź na... Nie, teraz nie mówię, oczywiście są wielcy naukowcy, którzy po prostu dlatego, że... Ja teraz nie mówię tego jakoś Dobrze, żeby umniejszać roli naukowców, ale... Dobrze, znowu idę w rejony bardzo chaotycznie, w rejony niezwiązane z tematem, ale... Taka kreacja pozwala nam na właśnie taką twórczość nieograniczoną. Dlatego mówię, że w takim obrazku, gdzie to będzie jeszcze, mówię, to jest taki przykład takich kwiatuszków, które mogę sobie, o tutaj, teraz sobie tu zrobię, na przykład będę tu kolejny zrobię, pokażę wam, jak szybko zrobić ten obraz z taki, z niego po prostu coś fajnego, zupełnie, że tak powiem, od czapy, czy jak to tam nazwać, i zupełnie nie bacząc na to, że tam, no to tam, wiecie, to mi podpowie sam jakiś gest, sam ruch, samo to, że tutaj parę tam jakiś plan położę i to mi podpowie, jak to kontynuować, jak to zrobić z tego fajny obrazek. Ale to jedna rzecz. Druga rzecz, to będę wam pokazywał na przykładzie, kiedy na przykład zacznę od początku ten obraz. W ogóle to chciałem powiedzieć, że teraz się niesamowite rzeczy się ze mną dzieją. Nie wiem, czy dlatego ten magnes działa, ten finansowy, który sobie tam robię codziennie, dwa razy dziennie. Nie wiem, czy to po prostu jest, ale to po prostu coś się dzieje, nie, ja już wiedziałem, że to jest, rzeczy się dzieją po prostu magiczne, cudowne, niesamowite. W ogóle mam jeszcze jeden obrazek teraz, który wam ostatnio oferowałem, z tych trzech. Jeszcze mi to został pejzażek, bo już tam jeden zostawiłem z tym. Dwa sprzedałem z tych kwiatów, ten trzeci z tym. Ale magnes też, że tak powiem wam, do tego będę dołączał do każdego z obrazów, które u mnie zamówicie. Ale dzisiaj, kurczę, mam tyle wątków, się ciśnie na ten i chciałem poruszyć, dobrze, po kolei. Pokażę właśnie wam, jak ten obraz kontynuować, żeby go fajnie poprawić i tak dalej, zrobić z niego fajne dziełko, fajny obrazek. Druga rzecz, za chwilę na te pytania odpowiem i na wiele z nich na pewno czekacie tutaj z niecierpliwością. Natomiast muszę powiedzieć o tej grupie kreatywnej, o której prosiłem. Dzisiaj miałem taką rozmowę, zadzwonił do mnie Marian, pozdrawiam Mariana z tego, ze Świdnicy, dobrze mówię? Tak. I mi zwrócił uwagę na jedną rzecz. Teraz mówię związaną z kanałem moim i apeluję do was zawsze o to, żebyście pisali do mnie i komentowali i tak dalej. I pisali, w ogóle do mnie pisali, ale mi zwrócił uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, że ja was proszę o to, żebyście pisali, a sam nie odpowiadam na te wasze komentarze, na to, bo on nawet zauważył to, że tam do mnie kiedyś napisał dawno temu i ja w ogóle tam rzeczy nie odpowiedziałem. Postanawiam wam tutaj, tu i teraz, w tym momencie, że po prostu będę opowiadał. Wyznaczę sobie tam, nie wiem, godzinę czasu codziennie, nie wiem, czy przed rozpoczęciem mojego dnia, czy na koniec, czy może gdzieś w trakcie tego dnia, gdzieś tam sobie znajdę taką godzinę, żeby po prostu zawsze na bieżąco komentarze odpowiadać. I zwróćmy uwagę właśnie na to, nie wiem, czy tam robią to jego asystenci i tak dalej, ale na... bardzo mi było też miło usłyszeć w kontekście z moim kanałem, powiedział o profesorze Sacharowie, który prowadzi taki kanał, takim profesorze z Kijowa, z Ukrainy, który właśnie tam i to robi kontakt, robi z wami jak gdyby ten feedback od was i to robi pewnie też napędza mi tutaj kanałowi widownię, że po prostu odpowiedzi na pytania. To teraz jako tak sam do siebie mówię głośno myśląc, że będę na te pytania odpowiadał wam i sam będę coś tam jeszcze wam pisał, sugerował jakieś z wami, no, jak to powiedzieć, dialog. Będę jakoś tam go moderował ten dialog z wami, natomiast będę odpowiadał, bo to jest taki, no, uruchamia taki fajne porozumienie, taki fajny, jak to brakuje słowa, no po prostu taki kontakt, który pozwala na to, że będziemy ze sobą mieli jakiś taki, no, bliższe relacje, tak, które takie przyjacielskie. To jedna rzecz związana z tymi odpowiedziami na te pytania. Druga rzecz, ja dzisiaj do mnie dotarło, przy tym moim apelu o to, żeby się zgłaszały osoby, szczególnie teraz w tym pierwszym okresie, te z Wrocławia, to
to dziś sobie uzmysłowiłem nawet dwie rzeczy, nie tylko jedną. Że po pierwsze, wy nie macie obrazu tego, co ja, co dla mnie, bo to dla mnie chyba mi umknęło jako oczywistość taka, którą myślałem, że to jest oczywiste i dlatego dziwiłem się, że nie ma tych od was odpowiedzi, czy tam tych waszych tego akcesu do takiego zgłoszenia do tej grupy i tam czy nawet do spotkania ze mną. I to sobie zmysłowiłem jedną bardzo ważną rzecz, bo dzisiaj miałem kontakt tam z kolegą Zbyszkiem z Irlandii, dzisiaj nawet rozmawiałem tam z inną koleżanką tam z Berlina, z Niemiec i uzmysłowiłem sobie coś takiego, że udział w tej grupie kreatywnej rozumiem jako, bo myślę, że wy chyba z błędnego przekonania, albo się mylę, nie wiem, może się mylę. Taka myśl do mnie przyszła, dlatego się z nią dzielę. Po pierwsze, udział w takiej grupie to jakby wejście z całym inwentarzem, z dorobkiem, z doświadczeniem, z swoją wiedzą, w każdej specjalizacji, w każdej dziedzinie, z którą wchodzimy, tak? Czyli ja na przykład, wchodząc do takiej grupy, nie traktujcie mnie jako na przykład, nie wiem, waszego jakiegoś tutaj nauczyciela, guru, nie wiem, kogoś wyżej was, bo on teraz ode mnie będzie zależało, czy tam z wami się z tym podzielę, czy nie, albo ja tutaj dopiero zaczynam, to co ja mogę tam ofiarować i tak dalej, jak ja mogę się na takiej grupie znaleźć i tak dalej, czy tam w ogóle, nie wiem, sprzedaję tylko cukier, a on maluje, dlaczego ja mam... Nie ograniczajcie się w ten sposób, bo każdy jak gdyby z nas, który będzie w tej grupie, będziemy działać na partnerskiej, równorzędnej tej stopie, tam nie będzie żadnych tam ten nauczyciel, ten mistrz, a ten uczeń. Nie, po prostu wchodzimy, dajemy... Także na przykład to, że ja na przykład daję siebie i swoje malowanie, swoje obrazy, swoje zaangażowanie, całą tam, wiecie, inne rzeczy związane, taką swoją wiedzę, doświadczenie, no wszystko, co mogę z siebie dać, to nie znaczy, że ja tylko w jakimś ułamku czy tego, ale to też znaczy, że wy możecie dać, wydajecie, każdy z nas daje z siebie, ale też czerpie z tego. Na przykład to, że ja wam daję siebie, to nie tylko po to, żeby w tej grupie działać, teraz się spotkamy i ja i tak już sobie robię, bo tu mam swój kanał, na kanale coś tam zarobię, na sprzedażnych obrazkach coś zarobię i tak dalej. Nie, ja jestem też dla was po to, żebyście... I dlatego na przykład ceny dzisiaj mnie po prostu poraziło. Dzisiaj znowu sobie oglądałem jakieś tam przede mną jakieś strony, polskie strony z jakimiś obrazami, bo tam szukałem właśnie tego malarstwa tego improwizacyjnego, takiego, jak mówiłem o Kandyńskim, o takim nieskrępowanym, że na przykład kompozycja wynika z jakiegoś uwarunkowania, takiego ruchu gdzieś tam, który akurat w danym momencie, tu i teraz tam, gdzieś tam, czy gestu, który na płaszczyźnie są takie na przykład obrazy, klapnięcie plamą, jakieś tam odbicie, coś, roztarcie i już i z tej plamy jak gdyby kojarzymy kształt i tak dalej i kontynuujemy to malowanie. Ale teraz wracając do grupy kreatywnej, po prostu to, że obrazy, moje obrazy, to są też dla was jakimiś tym. Dzisiaj dotarło do mnie, że na przykład moglibyśmy, mam tak, przyjazne kontakty w Londynie teraz, nawet w tym w listopadzie tam polecę. Mam w Irlandii właśnie tam ze Zbyszkiem, mam w Kanadzie, mam w Berlinie, mam w Pradze, mam w całej Europie, w Danii, teraz dzisiaj dostałem list z Norwegii, z Australii, z Norwegii. Popatrzcie, ile po prostu się świat, w Niemczech mam grupę tych zapaleńców, po prostu możemy, nasza grupa może w każdym z tych miejsc być i zaistnieć. Możemy, mówię, my się spotykamy wirtualnie. Teraz tak, ja wam daję siebie, to znaczy, że ja na przykład, jak do mnie napiszesz i chcesz ze mną współpracować, to ja ci wyślę moją ofertę, moich obrazów. Mieszkasz na przykład mieszkasz na przykład w Kopenhadze, tak? Proszę bardzo, czy w Sztokholmie, teraz mówię o tym, ale mieszkasz też, nie wiem, w Rzeszowie, albo w Białymstoku, albo w Kaliszu, czy w jakiejś jeszcze mniejszej miejscowości, czy gdzieś, nie wiem, czy
ja ci wysyłam moją ofertę, ty możesz zaoferować do sprzedaży, możesz zarobić na moich obrazach też, tak? O to też chodzi, że nie tylko ja daję siebie jako nauczyciel, ja będę was uczył tego, jak kogoś, kto będzie chciał malować. Nie, my mamy stworzyć tą grupę razem i sobie nawzajem pomagać. Jeżeli teraz ja potrafię, mam ten, ten kanał, taką tubę, którym mogę dotrzeć do wielu osób. Mam też jakieś kontakty już, mam jakieś doświadczenie, bo od wielu pewnie z was jestem starszy. To wszystko daję po to, żebyście, wiecie, żeby to z pożytkiem było dla was. Wy dacie, jeżeli nie teraz, a też na pewno wiele możecie dać od siebie, to w przyszłości. Także znowu się rozgadałem i dopiero zacząłem mówić o tym, co chciałem powiedzieć. I od nowa obrazka nie namalowałem. Także słuchajcie, zaraz to będę kończył. Obrazek, o to, ale to chociaż to może to zrozumieliście. Napiszcie do mnie, po to nawet, po to tylko, żeby, wiecie, ja wam wyślę obrazki, zaoferujecie, za 300 zł sprzedasz sobie za 600. Przecież taki obrazek, który...